do lasu, żeby tylko dotrzeć do lasu. Jest. Kurde, wszyscy fachowcy mówią, żeby ubierać się po cywilnemu. Jak najmniej wojskowych akcentów. Ale czy czasami mnie tutaj nadmiernie nie widać? No więc tak, plecak cywilny, mam apteczkę, mam kurtkę cywilną, mam łyżkę, mam nóż, mam kubek, mam wodę zapasową, mam paracord. Głupi nie jestem, zamiast ogniska będę palił kuchenką. Mam skrycie przed deszczem. Nie widać mnie w ogóle. Nie można nosić wojskowych ubrań do lasu. Wydaje mi się, że jestem przygotowany na wszystko. Wszyscy dookoła mówią, nie ubieraj się taktycznie. Posłuchałem się. Jestem ubrany po cywilnemu. Jedynie, co może mnie zdradzić, to ten rzep. Ale, żeby nie podejrzewali mnie o związki z wojskiem, nalepiłem sobie taką naszywkę. Nikt nie będzie wiedział, co to jest. Nawet ja nie wiem. Kurde, wcale nie jest źle w czasie tej ewakuacji. Tutaj gazóweczka. Zaraz będzie kawa. Jakieś śniadanko sobie zjem, bo oczywiście jestem przygotowany, nie? No, tylko kurde, nie mogę skontaktować się z rodziną. Tyle lat ćwiczeń, to nie poszło na marne. Jestem jednak gotowy na wszystko. Nic nie jest mnie w stanie zaskoczyć. Nic. Nie jest tak źle. Front daleko. Coś tam jakieś wystrzały słyszę. No ale co, to 30 km. Żadna rakieta nie doleci. Żołnierzy nie słychać. Ptaczki śpiewają. Kawę sobie piję. Oczywiście jestem cały czas czujny. Ale nic mi już nie zaskoczy. Nic. Jestem przygotowany. Jestem jednak gotowy na wszystko. Kurde, trochę głodny jestem. Co tu zjeść? Będę chyba musiał do miasta podejść na chwilkę do sklepu. Halo, Marta, słuchaj. Wiesz co, nie wiem, czy sobie zdaję sprawę z tego, ale pewnie telewizję oglądasz, w radiu mówili, bo wojna wybuchła, wiesz? Ja uciekłem z domu, taką ewakuację zrobiłem, tylko że no musisz do mnie dojechać, wiesz co, ja jestem w takim lesie, tam są drzewa tutaj, wiesz? Tutaj niebo na przykład widzę, tu jak na wprost stoję, to widzę też drzewa takie zielone, troszkę jeszcze niezielone, różne są, nie? Ptaki śpiewają, wiesz jaki to las? To znaczy nie wiem, po co zadaję ci pytanie, bo na razie nagrywam się na sekretarkę. Prawdopodobnie wszystkie sieci komórkowe padły, wiesz? To jakby co, to przyjedź tutaj. Kurde, zapomniałem powiadomić rodzinę. Ale ja jestem dobrze przygotowany. Pamiętajcie o bojowym nastawieniu. Jak wróg po was przyjdzie, to też coś dla niego musicie mieć.
A na to jesteście gotowi?